Hej, witam was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, jest już serwer testowy. A na nim o dziwo, wszystkie zmiany, które testowaliśmy na piaskownicy, prawie wszystkie. Jestem bardzo, bardzo zaskoczony. Myślałem, że to będzie jakoś stopniowo wprowadzone. Jeżeli, no, wiadomo, że to nie musi wejść do gry, tylko dostaliśmy do testowania, być może. Ale jeżeli rzeczywiście patch kolejny wprowadzi to wszystko, co tutaj jest na testowym, no, to rewelacja. Kolejna sprawa. Wielu z Was nie narzekało, że nie może wejść na piaskownicę. Tym razem testowy jest dostępny dla wszystkich. Możecie go sobie ściągać na stronie głównej, pewnie link się pojawi. Na razie tutaj są jakieś problemy, ponieważ na przykład złota mam 0 yy, i tutaj wolnego expa też mam 0. O dziwo, tylko kasy mam bardzo dużo. Jakaś blokada, może, nie wiem o co chodzi, ale. Jak już się z tym uporają, no to wtedy możecie sobie ten testowy ściągnąć i zobaczyć zmiany wszystkie. Słuchajcie, to nie tylko lighty dostały zmiany i dziesiątki wchodzą, ale także artyleria już te zmiany tutaj są. Także matchmaking zmiany też są i o tym właśnie zamierzam teraz pogadać. Zamierzam trochę Wam pokazać. Każdy, kto miał poprzednią wersję serwera testowego, wystarczy, że kliknie na odpałkę i automatycznie mu się to zaktualizuje. Dobra, yy, nawet nie wiem od czego zacząć tak dużo już. Jutro jakiś obszerny materiał wam zrobię o zmianach. Ale dzisiaj. O, jestem na przykład ciekawy, czy to dostało po dubsku. Uwaga, 890 hapsa. A działo. 143. Hmm. Wygląda na to, żeby nie dostało, nie wiem, zobaczymy, ale dobra, po kolei na początku drzewko, i idziemy do ruskich, ruskich czołgów. Słuchajcie, oczywiście pojawia się na tierze 10 to, czyli T100LT bardzo, bardzo dobry czołg lekki, ale dostał delikatnego nerfa. To od razu można powiedzieć, bo już nie ma takiej mocy aż. On miał chyba 56 czy 58 na tonę, teraz ma 48, oczywiście to jest bardzo dużo. Pancerz przedni ma 100 mm, tą płytę, no, także chyba miał 120. Ja już tak dobrze nie pamiętam, bo to, ta piaskownica była nie za dużo grana przeze mnie. Mamy dpm 2335. No i najbardziej opancerzony jest to. Lajcik. Jakbyście chcieli wiedzieć, jakie są zmiany, to Wam tak wyrywkowo będę pokazywał tutaj. Na przykład, może interesuje Was LTTB, właśnie. Więc LTTB to jest coś takiego. I nie wiem, czy tutaj można. Nie można, no ale widzicie, jak wygląda działo. 170, 180 obrażeń, 11 strzałów. Mniej więcej tak. Duże zmiany są, jeżeli chodzi o na przykład LCK, ale zaraz do tego dojdziemy. Widzę, że France się tutaj pchają. Następne w drzewku są Niemcy. Proszę bardzo. Niemcy dostali oczywiście tutaj na ósmym poziomie pojazd HWK-12, proszę bardzo, tak on wygląda, tutaj pewnie będzie działo, no jest działo takie, dane możecie sobie przeczytać, aczkolwiek nie mogę go, że tak powiem, odkryć teraz, no bo kurka, nie ma tutaj tego EXPA, co jeszcze tutaj ciekawego? Może Was interesuje niemiaszek? Gdzie on jest? Gdzie ty się. To szpachpancer SP1C. Proszę bardzo. Wygląda on tak. Działa z magazynkiem. Z tego co widać, nie ma. Podstawowe jego działo to jest takie. 158 penetracja, 220 obrażeń, 6,67 strzało, no jest tutaj mnóstwo, mnóstwo zmian. Co jeszcze ciekawego, takiego? Oczywiście, wszystkie. O, piąteczka, bo to jest ważne, ktoś z Was może lubi ten czołg. Ja tam go bardzo lubię. Bardzo mi się wizualnie też podoba. Teraz ma takie parametry, jak tutaj po boku widzicie. Działko się chyba nie zmieniło. 12 pestek, 95 penetracja, 30 obrażenia. Chyba tak było. Także to się nie zmieniło. Hapsa ma 380. Dużo, dużo zmieniło się. O, zobaczmy teraz drzewko amerykańskie. Co tutaj takiego ciekawego? Oczywiście wchodzi czołg T49. Tutaj. To jest poziom 9. No, i mamy też ciekawą wersję tutaj Sheridana. To jest taka troszeczkę ta wersja niepełnoprawna. Tak bym to nazwał. Tak on wygląda. Sprawdzimy sobie, czy ta siateczka coś będzie łykała hity. No, ale on tu jest naprawdę. Kurczę, takie macie działo. 390 obrażeń, 236 penetracja. Zaraz zobaczmy, czy tu. O, jest też. Hałbica jest 152 mm, czyli można sobie na dziesiątym poziomie to wymienić. Co tam jeszcze można wam pokazać? Może jakiś czołg z drzewka tutaj. Bulldog, no to jest czołg ulubiony wielu. Zobaczmy, co on tutaj ciekawego ma. Ma działko z magazynkiem i wygląda ono tak. Jeszcze France, i tu France mają duże zmiany. Mianowicie dochodzi, tu są dyszki. Uwaga, uwaga, gdzie to jest? Jest AMX 12, to tak mogę wam pokazać. AMX 1375, Batchat 12T. Proszę bardzo. Taki czołg na ósmym poziomie. Badżet 12T. Tutaj działko również z magazynkiem. Obydwa z magazynkiem. Obrażenia 170. Penetracja. E, kurka. Całkiem fajne. Zobaczcie, jakie działo. Cztery pociski w magazynku. Dwie sekundy pomiędzy pociskami, 20 sekund ładowanie i mamy penetrację 170, obrażenia 170. No, jak na ósemkę lekką, to mi się wydaje, że to nie są złe parametry. Może tutaj no, nie dorównują obrażenia medom, ale penetracja 170 w lekkim czołgu, możliwość wystrzelenia czterech od razu. Całkiem ciekawie nam się to tutaj, jakie tu silniki. Silnik 400 przy masie 12 ton. Wow, to jest też nieźle. Zasięg widzenia 390 metrów. Kurka wodna, jaka tu jest depresja. 6 stopni, no. Szkoda, że nie 10, co. <laughs> Powiem Wam, że niczego sobie chyba. Co tam jeszcze w tym drzewku jest? Dalej na poziomie. 9 AMX 1390, mhm, zobaczmy go. I tutaj jest podstawowe: to jest to, działo 170, 170 i takie działo. Penetracja 205, obrażenia 240. Przypominam wam, że lajty. Będą teraz losowane normalnie, tak jak zwykłe czołgi będą mogły na topie nawet być. Dobra, i później mamy AMX 13105. On wygląda tak. I ma jedno działo. 234 penetracji 390 celność 0423 tutaj. Pocisków w magazynku 3 ULA. La. I 2,73 pomiędzy pociskami. Ładowanie 27 sekund. Jak tu z mobilnością? 68 do przodu, 22 do tyłu, czyli nieźle. 4, nieźle, no super. 41 obrót. Ale co mnie tutaj ciekawi, o właśnie. Moc 37 koni na tonę, czyli naprawdę, naprawdę dobrze. Zasięg spotowania 415 metrów. Kurka wodna całkiem nieźle, powiedziałbym. Dobra. Co tam jeszcze można zobaczyć? Brytole. Niestety, tutaj, jak wiadomo, nie ma. Czesi to nic tutaj nie ma. Czechosłowacja znaczy. Chińczycy, Chińczycy będą mieli, ale jeszcze tutaj zerknę. Tu oczywiście nic nie ma i tu nic nie ma, czyli Chińczycy nam zostali i tak się to sprawa tutaj ma. WZ132A na poziomie 9 WZ132 wygląda tak. Działo najmocniejsze wygląda jego, tak, 220 penetracja, to chyba jest najwyższa penetracja w lightach yy, na dziewiątym poziomie, 320 obrażenia, całkiem, całkiem nieźle, oczywiście pancerz tutaj jest słabiutki, ale mobilność jakby Was interesowała, co tu za silniczek jest, 770, no. 32, tak, tak, 32, Mamy. O, pokazywałem Wam niewymaksowane. Czyli mamy coś takiego mniej więcej. DPN 2500. Obrót 47, 32 konie na tonę, prędkość 64 na godzinę. 420 metrów zasięg widzenia. Kurka wodna. Całkiem nieźle. No i później mamy, co, wz następnego, czyli dziesiątka. Dziesiątka wygląda tak. Tu już jedno działo. No i możecie zobaczyć, 2500 dpm-u też. Pancerz słabiutki, wieża bardzo dobra. Nawet taka obła mocno ta wieża jest, to znaczy wydłużona do przodu z tego co widać. Top speed 65 na godzinę, obrót 52 ola boga. Power 36 koni. No to nieźle, to nieźle. Słuchajcie, takie są rzeczy na serwerze. Tu jeszcze obszerny materiał mógłbym zrobić, ponieważ będzie testowana również testowany nowy matchmaking. Pamiętajcie, ja go jutro w filmie bardzo dokładnie omówię, bo to jest moim zdaniem największa zmiana. Do tego jeszcze co? No, nie będzie tak, że 10 czołgów 10 poziomu, później 2 czołgi 9 i 3 ósemki. Czegoś takiego nie będzie. A obecnie jest to spotykane, jak ktoś ósemką chce pograć, to wiem coś o tym. O godzinie 22 na przykład jest tyle dziesiątek, tyle osób gra dziesiątkami, one tłuką te ósemki niemiłosiernie. Teraz już tak nie będzie. Teraz jeżeli dziesiątek, no to najwyżej będą trzy dziesiątki, podobno. Co jeszcze? Artyleria. Właśnie artyleria oczywiście wchodzi ogłuszanie, zniesienie one-shotowania również. I teraz, jeżeli miałbym Wam, zaraz, zaraz, pokazać artylerię, to bardzo mnie ciekawił na przykład bishop. Okazuje się, że bishop oraz kopytko nie mają tego efektu ogłuszenia. Czyli u nich za bardzo nic się nie zmienia, oprócz tego, że penetracja jest zaledwie 28, e, chyba była większa, już nie pamiętam, ale nie ma efektu ogłuszenia. Inne artylerie mają już ogłuszenie, możecie też zaznaczać na mapce, gdzie artylerią strzelacie. Zobaczcie na przykład ta, 13 sekund jest. I jeżeli chodzi o pociski, to mamy dwa rodzaje HE-ków. Jedne mają penetrację 38, a drugie mają penetrację też o dziwo 38. Także super. Nie wiem, czy wszystko to, co tu będzie testowane teraz, wejdzie w następnej łacie. Ale jeżeli by weszło, no to kurka wodna rewelacja. To by było aż za dużo tych zmian. Naprawdę. E, dobra, to tyle taki krótki filmik. E, mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało. W, właściwie no kiedy ściąga wam się ten serwer testowy. Ja jeszcze odpalę go raz, może mi się to odblokuje. No bo kurka mać nie ma tutaj tego. Ok, żegnam się z wami do usłyszenia.